Słuchajcie, nie ma nic bardziej wartościowego, kiedy rozmawiamy o medycynie naturalnej, kiedy widzimy osoby, które mogą coś, mają odwagę powiedzieć, będąc na zabiegach, stosując takie, a inne praktyki, osiągnęliśmy taki, a inny efekt. Czy dobre, czy złe, no spodziewamy się dobrych. Zarówno Aneta, jak i Danusia są tutaj, można powiedzieć, uczestnikami terapii w Centrum Medycyny Regeneracyjnej się w Łodzicach, w Jatociągowie Centrum Medycyny Ludowej. Jest Aleksander Karecki Junior, który po ojcu prowadzi ten projekt. Witamy serdecznie i dziękuję wszystkim obu naszym koleżankom, paniom, które zdecydowały się coś powiedzieć, bo tutaj dużo więcej ludzi przyjeżdża, ale odważnych za bardzo, by mówić, jak to właściwie jest i co w czymś pomogło, to nie ma nic nam, za to dziękujemy. Poproszę zarówno Anetę, jak i Danusię, żeby powiedziały parę zdań o tym, dlaczego tu przyjechały, jak to mniej więcej wyglądało, a na koniec Aleksandra jakiś komentarz. To co, zaczniemy, Aneta, od Ciebie? Tak, dzień dobry. Proszę, na mikrofon, to symbol władzy. Przyjechałam tutaj głównie z powodów zdrowotnych. Może nie będę opowiadać historii swojej całej, ale gdzieś przyszła taka myśl i taki impuls, żeby jednak przyjechać do miejsca, gdzie jednak zajmą się zarówno moją stroną psychiczną, jak i fizyczną specjaliści, którzy stosują naturalne metody odnowy, regeneracji organizmu. Już pierwsze kroki, które zrobiłam, pokazały, że otoczono nas opieką i to w różnych aspektach. I można powiedzieć, że już po pierwszym tygodniu, właściwie po pierwszych dwóch dniach oczyszczania, ponieważ tutaj są różne rodzaje rozmaitych zabiegów, między innymi oczyszczanie wątroby, oczyszczanie jelit, zabiegi borowinowe. Pierwsze dwa dni były dla mnie takim doświadczeniem, że to jest to, dlatego że od razu zmieniło się moje odczuwanie tego, że rzeczywiście to działa. Po pierwszym oczyszczaniu wątroby, a potem było już coraz lepiej. I te doświadczenia różnych masaży, takich jak chiński, klasyczny, czy wykonywane przez obsługę tutaj świetnie przygotowanych specjalistów, one doświadczały różnych bodźców, różne zmysły były poruszane. I mogę powiedzieć, że rzeczywiście ja na sobie odczułam po tych dwóch tygodniach znaczną poprawę zdrowia i myślę, że to jest dzięki całej ekipie, dzięki temu, co robią właśnie, jeśli chodzi o pana Hareckiego, ale też i personel, i lekarz, zarówno obsługa w poszczególnych gabinetach, jak i nawet tutaj w biurach. Czuła się taką harmonię, taką dbałość o pacjenta, ale przede wszystkim my odczuwamy, że tutaj nasza strona, zarówno fizyczna, jak i duchowa, jest zadbana. Ja tutaj dopytam jeszcze, wiesz, w tym zakresie ty w ogóle jesteś przygotowana, że są to rzeczy, które pomagają, że medycyna ta klasyczna nie wszystko może. Musiałaś być przygotować sobie nieco, żeby podjąć taką decyzję, by tu przyjechać. Tak, no przede wszystkim ta decyzja była spowodowana długoletnim poszukiwaniem rozmaitych sposobów na polepszenie mojego stanu zdrowia. Niestety wizyty ciągłe u lekarzy, pobyt w szpitalu nie sprawiały jednak żadnych efektów i poszukując, no między innymi czytając rozmaite książki na ten temat, ale też i publikacje właśnie pana Aleksandra Hareckiego. Znalazłam też wiele materiałów na YouTube, na stronie tutaj Akademii, dzięki którym zyskałam takie przekonanie, że jednak warto tutaj jest przyjechać. I to jest początek, tak myślę, tutaj mojej obecności. I planuję jeszcze jednak tutaj. Taką jeszcze jedną sesję następne dwa tygodnie. Dwa tygodnie było, muszę też być dwa tygodnie, czy ten długo się skończy. Prosimy bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja przyjechałam na dwa tygodnie. Mm-hmm. Tak.
I jak właśnie poważne to, znaczy nie pytam o szczegóły, ale takie poważne kłopoty zdrowotne czy taka profilaktyka? Ja przyjechałam profilaktycznie oczyścić organizm i dla regeneracji organizmu. Nie miałam poważnych problemów i bardzo się cieszę, że tu jestem. Medycyna naturalna interesuje mnie już od wielu lat i mam odwagę próbować na sobie wiele różnych naturalnych metod. Tak. Jestem bardzo zadowolona, dlatego że poznałam tutaj więcej siebie, moje ciało. Tak naprawdę bardzo mało siebie znamy. A tutaj wszystko wychodzi. Wszystkie blokady. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam przez to przejść. Jakie sobie biegi na przykład są ulubione? Tych niekomfortowych. Wszystkie zabiegi, które przynoszą coś dobrego. Te zabiegi nie są w żadnym innym miejscu stosowane. Byłam na kilku kuracjach, ale nigdy tego nie dostałam, co tutaj. Tutaj dochodzi się do szczytu problemu, który jest ukryty w naszym organizmie. Tych zajęć to macie od rana do wieczora de facto, tak? Dobrze, że jakiś dzień wolny jest. Tak. Ciekawe. Tak, bardzo dużo. Poprosimy o kilka zdań komentarza i taki właśnie video. Jak najbardziej tutaj Państwu tutaj opowiadałem o efektach, dosyć powierzchownie. Bo proszę też jeszcze wspomnieć może jakieś parę szczegółów problemu, które byście przyjechaliście, by uzyskaliście pomoc. Bo podchodzimy oczywiście holistycznie do całego organizmu, zabiegów jest bardzo dużo. Tak naprawdę jak te zabiegi dopiero, jak Pani właśnie opowiada, tutaj doświadczają, to można poznać swoje tak naprawdę ciało, tak? Bo zabiegi relaksacyjne niestety to tylko jest dla przyjemności. Nie, są przyjemne, może dla profilaktyki by może i pomogły, ale niestety przy większych problemach nie pomagają, tak? Dlatego tutaj ludzie przyjeżdżają, doświadczają inne zupełnie podejście. To nie jest jak u uzdrowisku, że jest kilka zabiegów i dziękujemy, można się udać sobie pospacerować, tak? To niestety nie, w wielu problemach nie rozwiązuje ten problem. Trzeba podejść do tego, od oczyszczania organizmu przede wszystkim zacząć. Do tego też tutaj zaczynamy, dlatego pierwsze dni tutaj oczyszczamy wątroby i inne rzeczy jak najbardziej. Dlatego bym prosił jeszcze coś więcej powiedzieć na temat problemów. Na ile oczywiście, tak to będzie łatwiej trzymać w ten sposób. Dobrze. I kiedy pytajcie coś, to mikrofon troszeczkę do Pana. Jeśli chodzi o kwestię problemu zdrowotnego, to wiązał się właśnie głównie u mnie, w moim przypadku, z funkcjonowaniem czustki, wątroby i jelit. Ile lat problem był może o jeszcze tam? Około 3 lat. Problem był około 3 lat, no teraz się gdzieś tam przed przyjazdem nasilił problem, głównie czustki. I właśnie te zabiegi oczyszczania wątroby przede wszystkim myślę, że są skuteczne, dlatego że od razu można zauważyć efekty i pozostałe jeszcze jest drugi zabieg, inny zabieg również, ale drugi zabieg to jest oczyszczanie jelit, który też przynosi tutaj duże efekty, jeśli chodzi o mnie, przyniósł. I można powiedzieć, że głównie mi na tym zależało, ale również od strony duchowej uzyskałam tutaj spokój, właśnie opiekę, która pozwoliła mi na to, że mogłam zregenerować się psychicznie i można powiedzieć, że przekraczam w trakcie pobytu tutaj swoje możliwości, zarówno właśnie psychiczne, jak i fizyczne, bo rzeczywiście zabiegi są dosyć... Niektóre są takie, że trzeba troszeczkę się, tak powiem, poświęcić. Tak, tak. Wymagające. Zabiegi nie polegające tylko na oklepywaniu, ale rzeczywiście podnoszące właśnie na przykład krążenie limfy w organizmie, udrażniające właśnie gdzieś tam te miejsca pod skórą, gdzie ta limfa czasami nie ma możliwości przepłynięcia, a tutaj są to między innymi zabieg polegający na masażu kamieniami, który rozprowadza tą limfę.
I drugim takim zabiegiem chyba też, który daje wiele i podnosi odporność organizmu, to była dla mnie sauna i oczywiście oblewanie zimną wodą i kąpiele w lodowatej wodzie. No właśnie, o tej lodowatej wodzie może zdanie. Od razu wyszłaś za pierwszym razem, czy trzeba było troszkę jeszcze? Woda jest, soda jest sól, tak, jest bardzo niska temperatura, tak, specjalnie zrobiona, prawda, Aleksander? Tak. Woda jest lodowata, natomiast przed samym wejściem jest pierwszy etap, to jest rozgrzanie w saunie. Tak. I to jest około 10-15 minut. Następnie jest pobyt pod natryskiem, czyli tak, jest to oblewanie zimną wodą. Ta zimna woda oblewa całe ciało od góry, od głowy i ochładza. A następnie trzeba przejść do beczki, którą nazywamy panią, potocznie tutaj. I wtedy dla mnie już nie ma takiego szoku organizmu, kiedy wchodzę do tej lodowatej wody. I zanurzam się trzykrotnie, łącznie właśnie z głową w całości i potem wychodzę i jest taki moment, że jednak ta temperatura ciała potem wraca do takiej naturalności. Bardzo przyjemny moment, jak się już wyjdzie, co? Z tej zimnej wody. Z tej beczki ze zgodą. Będę się ucieli jeszcze tak, powiedzmy, do pytania do Aleksander, czy mówisz, no, profilaktycznie pani mówię, tak, że coś jednak, jakieś problemy może pomogły jednak, bo czasami jednak coś ukrytego ono się pojawia, później wychodzi. Ja specjalnie poważnych problemów nie miałam, dlatego że dbam, staram się dbać o własne zdrowie i używam różnych metod naturalnych, nie zażywam w ogóle leków. I tutaj przyjechałam profilaktycznie, chociaż wyszedł mały problem, że miałam podrażnioną wątrobę z dwunastnicą i lekkie podrażnienie jelit. I właśnie przez tą metodę i przez odnowienie flory bakteryjnej wszystko się ładnie uregulowało. To jest bardzo dobre. Tak. A które z tych zabiegów najbardziej lubiłaś? Wszystkie. Ja zawsze się uwaga, że ja lubię najbardziej borowinę. Można wyspać się, nie? Tak, bo borowinę stosujemy dosyć długo, przeważnie po zdrowiskach, ile to jest 15, 20, 30 minut, my tutaj stosujemy kilka nawet godzin. Ludzie potrafią nawet się wyspać. Podejście holistyczne też podobało się, bo robi to, tą robotę, tak? Ci, którzy uzyskują to zdrowie, to jest tak naprawdę odmłodzenie swojego organizmu, tak? Czyli tak nam de facto, jeżeli ktoś poprawił swój stan zdrowia, to poprawia swoją jakość życia przede wszystkim, tak? Czyli kilka lat do tyłu my czujemy się lepiej, tak? Czyli odmłodzenie. I właśnie pytanie do Państwa, na ile lat, jeżeli popatrzysz do tyłu, możemy powiedzieć, że odmłodziliśmy się? To subiektywne, ale to ważne. Dobre pytanie, tak jest. No, myślę, że no, ładnych kilkanaście lat na pewno. Czuję się o wiele lepiej, jeśli chodzi o właśnie energię i funkcjonowanie w ogóle organizmu, no to rzeczywiście te zabiegi podniosły ten poziom, jeśli chodzi o pracę całego ciała. Ale też i powiedziałam o tej stronie duchowej, że jednak tutaj jest taka możliwość bycia ze sobą, właśnie budowania takiego poczucia, kim jestem, co się ze mną dzieje i takiego wyciszenia. I to powoduje, że jesteśmy bardziej otwarci na impulsy, które wysyła nam ciało. Więc jest taki czas i ten czas, myślę, że dziękuję bardzo za ten czas przede wszystkim mojemu mężowi, który został z dziećmi, a ja 2 tygodnie tutaj jestem i cieszę się, że doszło do tego, bo jest to dla mnie bezcenne, żeby wrócić do nich w dobrej kondycji psychofizycznej, ale też jest to bardzo ważne dla mnie doświadczenie, że tutaj uzyskałam właśnie tą możliwość przy pomocy takich metod, które mi były wcześniej oczywiście znane, ale tutaj one są... No, bezpośrednio praktycznie, to jest zupełnie dobre. I one są zastosowane holistycznie, czyli jest tutaj na wszystko oddziaływanie.
tego nie ma w innym miejscu. No właśnie, jak teraz spróbujemy, no ja wiem, że gospodarze, może to jest jedyny tego typu ośrodek w Polsce, może więcej, ale ja tak śledzę, próbuję zobaczyć to na podobny pakiet i tak nie widzę tego. Rzeczywiście jesteś wyjątkowi. I rozumiem, że ty byś to rekomendowała w rodzinie, tak? Jak najbardziej. Nawet już kiedy tak wybiegam myślami o tym, żeby kiedyś tutaj wrócić, to jednak najpierw chciałabym, żeby mąż odwiedził tutaj tą akademię, dlatego że rzeczywiście no, jest to miejsce wyjątkowe. Wyjątkowe, pełne też i dobrej energii, miłości i takiego zadbania po prostu o człowieka, o jego organizm. Tak, Danusia, też pytanie do Danusi jeszcze, a takie, bo tutaj jest kilkanaście osób, więc kilkanaście zależy, więcej mi. Jakie są relacje między samymi ludźmi? Ci, którzy przyjeżdżają, przecież się nie znacie większość. Niektórzy są mniej, inni więcej otwarci na siebie, na rozmowy. Właśnie, bo takie półmorowe rozmowy to normalne tutaj. Ludzie przyjeżdżają, każdy przynosi własne problemy, własne przeżycia, własne doświadczenia. Nie wszyscy mają odwagę rozmawiać o tym. Ale część? Tak. Tak, poznałam bardzo dobrych ludzi, fajnych ludzi, bardzo otwartych, bardzo ciepłych, z pacjentów, jak i z personelu. Jestem bardzo zadowolona. Tak jak wspomniałam, poznałam siebie i przeszłam moje słabości. To jest coś niesamowitego, doświadczyć to na własnym ciele. Pięknie to zabrzmiało. Ja tak jeszcze pytam Aleksandra, ponieważ tutaj jeśli chodzi o tą borowinę, bo nieraz mnie pytają, czy to jest taka naprawdę dobra borowina, bo borowin jest dużo. Tak, stosujemy, naszym zdaniem, jeden z najlepszych borowin, bo tutaj alternatywy, powiedzmy, polskie niestety nie dorównują temu, ponieważ większość tutaj polskich oferowanych w Polsce to jest na bazie torfu. Tutaj zupełnie inne są składniki, jest zupełnie inna efektywność, dlatego serdecznie polecamy, że ktoś potrzebuje, można zakupić w każdej chwili u nas. Można to stosować w domowych warunkach, my systematycznie tutaj w ośrodku też stosujemy i widać też z tego powodu efektu. To nie jest w sumie jeden najważniejszy, bo to jest tak naprawdę z 40 metod, to jest jedna metoda, którą stosujemy, tak? Bo peelingi są, nie tam inne rzeczy wykonujemy wieloma różnymi sposobami. Cóż jeszcze chciałbym dodać? No, to, co tutaj chciałbym podkreślić, że tutaj to jest jedyne niesamowite miejsce w Polsce, gdzie podchodzimy holistycznie, nie ma nigdzie tutaj podobnej alternatywy. Tutaj Państwo i poprzednicy oczywiście to potwierdzają. Drugi ośrodek mojego ojca otwarty teraz na obecną chwilę już w Rosji, tak najbardziej można też do niego przyjechać. Każdy ma wybór, można przyjechać tutaj lub tam. Więc tak samo jakby Państwo chcieliby zwiedzić Rosję, to też serdecznie polecamy przy okazji. A ja kończąc, no powiem Wam tak, no, cieszę się, że jak wiecie, wszedłem z tym tematem niedawno po długiej nieobecności w Centrum Medycyny. Ja teraz zaczynam tu przyjeżdżać, razy się już zdarzyło w tym tygodniu, który minął i mam w planie następne takie wpadki. Wpadę na krótko, ale też intensywnie to będzie i też czuję od razu podskoczenie energii i tak dalej. Tak trzeba o siebie zadbać. Trzeba się zadbać, na dużo różnych zadań jest przed nami, żeby sobie wpuszczać zdrowie, także dziękujemy. Aleksandrowi, który teraz daleko w Rosji, jego synowi, a dzisiaj wszystkim naszym dwóm wspaniałym koleżankom, właśnie, które odważyły się o tym wszystkim mówić. Agata, to muszę dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy naszym widzom.